dzisiejszym fleszu: szacowanie strat po nawałnicy, pomoc dla poszkodowanych, pomoc w odbudowie dróg, podziękowania dla strażaków, otwarcie nowego budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Szacowanie strat to początek kolejnej fazy usuwania skutków nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia przeszła przez powiat tucholski. W poprzednich fazach ratowano życie i usuwano największe zagrożenia dla życia i mienia. Teraz nastąpił czas systemowych działań naprawczych. Na terenie powiatu tucholskiego przy tej statystyce 2,5 tysiąca czy 2600 budynków na terenie całego województwa mieszkalnych, uszkodzonych, na terenie powiatu zgłoszonych jest 681. Proszę Państwa, 742 budynki gospodarcze, 16 obiektów szkolnych, oświatowych, 57 budynków komunalnych, w tym również kościoły. Ogrom strat, z którymi przyszło nam się zmierzyć i przyjdzie zmierzyć w następnych dniach, miesiącach, to polegało przede wszystkim na to, że ten pierwszy etap akcji ratunkowej jest zakończony. Ale teraz, tak jak powiedział pan wojewoda, zdążyć przed zimą. Wiele budynków mieszkalnych, które wymagają zabezpieczenia. To jest nasz cel i wspólne działanie. Szanowni Państwo, nawałnica, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie z 11 na 12 sierpnia, z piątku na sobotę, chyba skala jej i rozmiary bardzo wszystkich mimo wszystko zaskoczyły. Jest to ogromna tragedia dla ludzi, dla samorządu, ale również dla przedsiębiorców. Na szczęście w naszym województwie nikt nie zginął. 8 osób rannych, 2 osoby ciężko. Przebywają w szpitalu i ich życiu nic nie zagraża. To jest bardzo dobra informacja. Musimy mieć tą świadomość. 5 tysięcy budynków zostało uszkodzonych, w tym 2,5 tysiąca budynków mieszkalnych. Jeszcze raz powtórzę, 2,5 tysiąca domów uszkodzonych, 5 tysięcy budynków łącznie. To bardzo dużo, Szanowni Państwo. Oczywiście nie wszystkie z tych 5 tysięcy są zniszczone bardzo mocno, bo mówimy o elementach, które się da bardzo szybko odbudować. Natomiast zostałe zgłoszone są badane przez inspektorów nadzoru budowlanego. W szacowaniu strat udział biorą inspektorzy nadzoru budowlanego, komisje gminne. Straty w lasach prywatnych zgłaszać można w starostwie powiatowym, a firma ubezpieczeniowa PZU wysłała w teren autobusy z likwidatorami, którzy starają się w jak najkrótszym czasie umożliwić wypłatę ubezpieczeń. Wszystkie te działania są niezbędne, by skutecznie zlikwidować skutki ataku żywiołu. Pomoc dla osób poszkodowanych płynie ze wszystkich stron, ze strony rządu, samorządu, firm, organizacji i osób prywatnych. Powiat tucholski prowadzi zbiórkę publiczną przez Komitet Solidarni z Poszkodowanymi. Samorząd województwa zainicjował zbieranie do puszek w czasie festiwalu Światła Bella Skyway w Toruniu. Datki zbiera też Caritas, ZHP. Powoływane są gminne komitety pomocy. Zarząd Powiatu Tucholskiego przekazał sprzęt do OSP i koordynuje akcję pomocową. Wojewoda uruchomił szybką pomoc materialną, marszałek przekazał piły i plandeki, a za pośrednictwem Stowarzyszenia Salutaris przekaże dalszą pomoc w postaci wsparcia materialnego, sprzętu AGD, wyprawek szkolnych i darmowego wypoczynku dla dzieci. Poseł Piotr Król już teraz zadeklarował ufundowanie wyprawek dla dzieci szkolnych, a w ślad za nim na pewno pójdą kolejne osoby sprawujące funkcje publiczne. Nasz powiat odwiedziła pani premier Beata Szydło, minister Mariusz Błaszczak i minister Bartosz Kownacki, a wizyty wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, marszałka województwa Piotra Całbeckiego i posłów na Sejm RP to już prawie codzienność. Pozwalają one liczyć na to, że po pierwszej fali spontanicznego wsparcia nastąpi także druga faza – systemowego wsparcia odbudowy infrastruktury i gospodarki terenów nawiedzonych przez żywioł. Bezpośrednio po nawałnicy, jak i w kolejnych dniach, najbardziej zauważalną dla mieszkańców służbą byli strażacy niosący bezpośrednią pomoc. Wspólne wysiłki Państwowej Straży Pożarnej i druhów z OSP zasługują na słowa najwyższego uznania. Ogromną rolę odegrało PSP i OSP. To jest potęga, Szanowni Państwo, i będziemy chcieli bardziej pielęgnować jeszcze tutaj te siły, ponieważ to są siły pierwszego reagowania. Oni są właśnie od tego, są wyspecjalizowani, przygotowani, pracowali ponad ludzkie siły, bez patrzenia na zmęczenie, na jakieś wynagrodzenie. To nie miało żadnego znaczenia. Ratowali zdrowie i życie ludzkie, dlatego w naszym województwie tak to dobrze zadziałało. Jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu przekazać dobre wieści odnośnie
inwestycji, które jakby państwo są, będą wspierane przez MSWiA w wyniku klęski, która nawiedziła powiat tucholski w roku 2012. Chciałbym przekazać te dobre informacje. Pierwsza informacja jest taka, że państwa dzisiejsza sesja i ten punkt zwołany, ja sobie pozwoliłem tutaj na tą moją wypowiedź, nagle uzasadniona moim zdaniem, to jest przekazanie, uroczyste przekazanie w imieniu pana ministra spraw wewnętrznych i administracji promesy dla państwa powiatu na ręce pana starosty, łącznie 6,5 miliona. Panie starosto, w powiecie tucholskim to jest razem, jak się nie mylę, 11 zadań, nie? 10 zadań z jakby realizowanych. Dzisiaj informację przekazuję państwu o 11 zadaniu. To jest remont drogi powiatowej Stobno Nowe Żarno. Może poproszę również pana starostę. Mianowicie w międzyczasie miała to być dla państwa niespodzianka i mam nadzieję, że chociaż trochę będzie, ale w tym ogromie tragedii, która dotknęła powiat, jest to kropla w morzu potrzeb, ale również chcemy to podkreślić. Mamy również kolejną dotację w wysokości 1 000 000 zł na przebudowę drogi gminnej relacji Wielki Mędromierz Gostyce. Dwudziestego 3 sierpnia starosta tucholski Michał Mróz i członek zarządu powiatu Jerzy Kowalik uczestniczyli w uroczystym otwarciu wyremontowanej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tucholi. Inwestycja, która podkreśla ważną rolę powiatu tucholskiego, została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa. Łączny koszt zakupu i remontu budynku wyniósł 567 tysięcy zł. W wydarzeniu oprócz wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i powiatowego inspektora weterynarii Michała Mikołajczaka udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Piotr Król i kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii Jerzy Dymek,